Witam, mam na imię Kuba i od kiedy pamiętam, interesuje mnie wszystko, co mogę wydobyć z niezwykłego pudełka, jakim jest komputer. Jak miałem kilka lat, a myszka była na takiej wysokości, za jej pomocą próbowałem coś bazgrać, kreślić i malować. Umiejąc włączyć komputer, zacząłem grać w gry, oglądać filmy i surfować po internecie, co bardzo denerwowało moich rodziców. Pewnego dnia, grzebiąc w internecie, przez przypadek znalazłem program graficzny. Z ciekawością pobrałem go i spróbowałem wypróbować. Chociaż nie znałem wcześniej tego programu, od razu wydał mi się banalny. Najpierw narysowałem czarne tło, a na nim narysowałem białego ludzika. I to była moja pierwsza grafika. Następną był animowany płomień. Potem można powiedzieć, że poszło już z górki. Tworzyłem więcej i więcej. Poznałem też inne programy, za pomocą których, w zależności od sytuacji, czasu i pory roku, tworzę różne grafiki. A teraz pokażę Wam, co z tego wszystkiego wyszło. Moja ulubiona grafika to ten oto kot, rasy Ragdoll, z niebieskimi oczami. A to jest mój kot, na którym wzorowałem się, tworząc tamtą grafikę. A ten kot chytrze próbuje dobrać się do kanarka. Koty wzbudzają moje zainteresowanie, a w szczególności ragdole, które zachowują się jak psy i nazywane są kocimi psami. Jak sama nazwa wskazuje, ragdoll z angielskiego to szmaciana lalka. I naprawdę takie są, miłe i często bezładne. Ale przejdźmy ponownie do grafik. Zawsze rysuję takie miłe domowe zwierzątka. Podobają mi się też nietoperze, które często oglądam, jak byłem na wakacjach na Mazurach. Czasami inspiracją do moich grafik są zasłyszane rozmowy. Kiedyś mój kolega opowiadał na lekcji o grzybach i to było inspiracją do stworzenia tego oto zagajnika. Wiecie może, kto to taki? To mój pirat. Stworzyłem go po oglądnięciu słynnego filmu. Pirata zagrał Johnny Depp, a scenografia filmu pozwoliła mi na odrysowanie momenty ucieczki pewnego bohatera przez wodę przed ludożercami. A teraz chodźmy na chwilę do lasu. Pokażę Wam, jak rośnie drzewo. A to jest mój mały las. Ta grafika została stworzona z połączenia czterech różnych obrazów i wklejenia ich do mniej dla Was znanego programu. Ta grafika jest jedną z ulubionych mojej mamy. Podobnie jak i kot Ragdoll. Nie chciałbym, ale niekiedy i tak się zdarza. Jest to wielka klęska żywiołowa. Czy lubicie może szkołę? Ja tak, bo moja jest na Marsie i wygląda tak. W tej szkole jest miło i wesoło, a lekcje są inne niż w prawdziwej szkole. Zresztą obrazek sam za siebie mówi. A tą ulotkę stworzyłam na święto Ziemi, o co prosiła mnie pani od przyrody. Pierwsza wersja była kolorowa, ale pani prosiła mnie o zmianę na czarno-białą. Ta ulotka miała przypominać dzieciom o segregacji odpadów i dbaniu o środowisko. I na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy tworzę kartki świąteczne, które później wysyłam do bliskich i kolegów. Czekajcie, może do Was też listonosz przyniesie na najbliższe święta. A to jest moja ostatnia grafika, zamek. Ten zamek nie jest jeszcze dokończony. Na razie nad nim pracuję. Zastosowałem w nim szeroką paletę barw, aby podobał mi się między innymi dzieciom i żeby nie był szary i smutny. Ten zamek weźmie udział w konkursie oczarowanie zamkami w Jelitce. Na konkurs wyślę go moja pani od grafiki.
Grafika to nie jest moja jedyna pasja. Interesuje mnie też informatyka i fotografia, a wiedzę w tym kierunku kształtuję na zajęciach pozalekcyjnych. Uważam, że komputer to nie jest tylko pudełko do gier i wiele można dzięki niemu zdziałać. Pamiętajcie, jeżeli coś wydaje się dla Was trudne, zawsze można to zdziałać metodą prób i błędów. Dziękuję.